Panie profesorze, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o refundacji szczepień przeciwko grypie dla seniorów. Jakie są aktualne statystyki, jeśli chodzi o wyszczepialność i czy ta decyzja podniesie poziom wyszczepialności? Polacy generalnie szczepią się za mało, czyli w całej populacji wyszczepionych osób jest około 4%, około 1,5 miliona. Te statystyki lepiej się kształtują w grupie plus 65, dlatego że seniorzy zawsze chętniej się szczepili. W tej chwili szczepi się kilkanaście procent plus 65. Najwięcej wyszczepiło się w 2005 roku, bo wtedy co piąty senior szczepił się, ta wyszczepialność w ciągu lat spadła. W tej chwili stabilizuje się i mamy nadzieję, że będzie większa. I decyzja dotycząca refundacji szczepionki przeciw grypie dla seniorów, odpłatność 50%, to jest przełom, jeśli chodzi o finansowanie szczepień na poziomie aptecznym, dlatego że dotychczas szczepienia albo były darmowe w ramach programu szczepień obowiązkowych dla dzieci, albo trzeba je było za nie zapłacić 100%. Także ta zmiana jest przełomem, bo jest to pierwszy krok, by ułatwić dostęp do szczepień dla osób, które są w podeszłym wieku. I myślę, że po pierwsze krok bardzo słuszny, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że to, że szczepionka będzie dostępna w odpłatności 50%, będzie po prostu o połowę tańsza dla osób plus 65, sprawi, że więcej osób po nią sięgnie. Kilkadziesiąt złotych dla seniora jest często barierą nie do przejścia. Nie doceniamy poziomu ubóstwa naszych seniorów, w związku z tym, jeżeli możemy im ułatwić to, to po pierwsze uważam, że im się to po prostu w ramach solidarności społecznej należy. Myśląc czysto medycznie i myśląc kategoriami zdrowia publicznego, to się po prostu bardzo opłaca. Pamiętajmy, że na grypę co roku w Polsce ludzie umierają. Szacunki są na pewno wybitnie zaniżone. Według EUMOMO, czyli takiej organizacji, która zajmuje się szacowaniem następstw grypy w Europie, to w grupie plus 65 możemy spodziewać się około 6 tysięcy zgonów tylko z powodu grypy. Więc jeżeli zaszczepimy seniorów, to istnieje duża szansa, że oni nie zapłacą życiem, będą żyli dłużej i lepiej. Wspomniał Pan, że jest to pierwszy bardzo dobry krok. A na jakie kolejne kroki czeka środowisko? Ogólnopolski program zwalczania grypy jako organizacja pozarządowa złożyła wniosek do ministerstwa o wprowadzenie szczepień przeciw grypie jako szczepień darmowych plus 75. Na razie nie mamy żadnej odpowiedzi, ale to byłby logiczny krok do tego, by szczepienia upowszechniać w grupie seniorów. Po pierwsze, już wcześniej powiedziałem, że seniorom się to po prostu należy. Nie ma żadnego powodu, żeby nie refundować w 100% szczepienia dla osób plus 75, dlatego że to generalnie w kategoriach zdrowia publicznego się bardzo opłaca. Osoby szczepione chorują łagodniej, nie mają powikłań, a zatem nie trafiają do szpitala. No w najgorszym scenariuszu nie giną z tego powodu, że zachorowali, ale trzeba pamiętać, że jest cała ta sfera takich chorób, które kończą się szpitalem, ojomem, bardzo dużymi wydatkami, które trzeba ponieść na ich leczenie, cierpieniem ludzkim, którego się nie da na pieniądze przeliczyć. Więc darmowa szczepionka plus 75 to jest coś, o co teraz będziemy walczyć. A poszerzenie o inne grupy ryzyka, na przykład kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore? Myślę, że myślenie o grupach ryzyka jako takich, które powinny mieć ułatwiony dostęp do szczepionek, jest jak najbardziej uzasadnione. Grupy ryzyka takie jak kobiety w ciąży, takie jak chorzy na cukrzycę, takie jak chorzy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmatycy. Czy wreszcie grupa ryzyka, która jest niezwykle ważna, to jest po stronie pracodawcy, pracownicy ochrony zdrowia. Ci, którzy mają kontakt z chorymi ludźmi, lekarze, pielęgniarki, personel szpitalny, to są wszystko grupy, które powinny być objęte masowymi szczepieniami przeciw grypie, bo chronimy ich i chronimy ogólną populację w ten sposób.